Kanonizacja Jana Pawła II to ważne wydarzenie dla wielu Polaków. Tomaszowianie w różny sposób starali się uczcić wyniesienie na ołtarze papieża Polaka. Jednym z nich było zorganizowanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną wystawy zatytułowanej Święty Jan Paweł II, papież z Polski w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej i mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 25 kwietnia. Jako biblioteka bardzo chciałam, żebyśmy wpisali się w przygotowania do święta, do kanonizacji Jana Pawła II i pomyślałam sobie, że będzie właśnie takim fajnym sposobem zaproszenie do udziału w wystawie mieszkańców Tomaszowa, żeby to była wystawa złożona z ich dzieł, z ich pamiątek, z ich kolekcji i nie zawiodłam się. Około ponad 20 osób przyniosło swoje zbiory, monety, numizmaty, plakaty, książki. Są naprawdę różnorodne tutaj rzeczy i takie pamiątki jak chusty z pielgrzymek, wejściówki, zdjęcia z pobytu w Rzymie, zdjęcia z papieżem, dwa różańce, które bezpośrednio od papieża mieszkańcy Tomaszowa otrzymali, zdjęcia z papieżem z pobytu w Rzymie, błogosławieństwo od papieża, nawet bardzo, bardzo skromna kapliczka, obok której tutaj stoimy, zrobiona przez niepełnosprawną kobietę, która leży w łóżku, jej mąż przyniósł z prośbą, żeby na wystawie zaistniała i zaistniała, chociaż nie jest może to przedmiot artystyczny, ale przedmiot darowany z serca. Mamy też na wystawie wiersze tej pani, które w jednej z autoram są wystawione, ponieważ wysyłała je do papieża i otrzymała podziękowanie z Watykanu. Chciałam właśnie, żeby taki charakter miała wystawa, że to nie tylko są zbiory, ponieważ my jako biblioteka mamy tylko książki, gromadzimy, więc nasze zbiory, ale to, co mieszkańcy, co nasi czytelnicy jako skarby i relikwie przetrzymują w swoich domach. I wydaje mi się, że się udało. Rzeczywiście przynieśli nam te swoje pamiątki. Tu dzisiaj właśnie w otwarciu tej wystawy uczestniczyli i w tym wieczorze, którym rozpoczynaliśmy otwarcie wystawy właśnie wysłuchaniem utworów poetyckich, które Jan Paweł II jako młody człowiek pisał i drukował. W czyim wykonaniu usłyszeliśmy te utwory? Tak. Wiersze czytały słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani Ela Jakubczyk, pani Basia Skawińska i pani Ela Ołóbek. Muzykę wykorzystałam z płyty Zabierz mnie do Efrem, którą nagrała Ewa Błoch. Skomponowała do wierszy papieża, skomponowała muzykę i wykonuje ją w sposób naprawdę przepiękny w aranżacji Mikołaja Hertla. Jest to kilka utworów, którymi przeplataliśmy recytację poezji. Nad twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty. O, ileż lat to już było bez ciebie, duchu skrzydlaty. Nad twoją białą mogiłą od lat tylu już zamkniętą spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć. Niepojętą. Nad twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Chciałabym podziękować wszystkim Państwu, którzy te swoje cenne zbiory, kolekcje, pamiątki przynieśli. Dzięki temu jesteście wszyscy współorganizatorami tej wystawy. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz wspólnie zrobimy jakąś wystawę w bibliotece, a tymczasem za to, co teraz zrobiliśmy dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II, za to, że Państwo tak chętnie odpowiedzieli na nasz apel, bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Wyjątkowy charakter wystawy podkreśla też ksiądz Edward Wieczorek, proboszcz parafii świętego Antoniego. To jest wystawa, na którą złożyły się eksponaty tomaszowian. To nie jest tylko zamówiona gdzieś wystawa i przywieziona. Natomiast to tworzy historię tych, którzy ją tutaj stworzyli. Bo to się składa na cały obraz przeżyć ludzkich, które w jakiś sposób są
zakodowane w tych kupionych książkach, medalach, znaczkach czy innych eksponatach, które tutaj zostały stworzone. To jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to jest takie bardzo osobiste, że ta wystawa jest taką sumą osobistych odniesień do Jana Pawła II. I to jest chyba najpiękniejsze w tej wystawie. Wśród osób, które dostarczyły najwięcej eksponatów na wystawę, jest m.in. rodzina państwa polakowskich z Zaborowa II. Większość to pamiątki z pielgrzymek Ojca Świętego do Polski. Są to książki, albumy, okolicznościowe medale oraz monety. Mimo że nigdy nie uczestniczyli osobiście w spotkaniach z Janem Pawłem II, jest on dla nich kimś wyjątkowym. Zwłaszcza dla niepełnosprawnego pana Mariusza, który twierdzi, że za wstawiennictwem Ojca Świętego odzyskał wzrok. Eksponaty mają dla nich wielką wartość sentymentalną. I to bezwartościowe to jest, no bo to nie ma wartości dla nas, żeby to sprzedać czy coś takiego. To jest wszystko wartościowe. Naprawdę to nie ma, że to jest ładniejsze, to jest ważniejsze. Nie, to jest wszystko coś pięknego. A czy z którymś eksponatem może wiąże się jakaś historia też związana właśnie z Janem Pawłem II? Szczególnie dla Was istotna? Znaczy się tutaj wszystkie medale, że wejdę w te wszystkie medale, co z tego, pielgrzymki, nie pielgrzymki, to wszystko, każdy medal, każda pielgrzymka jest udokumentowana medale. Także po prostu na bieżąco jest i tak jest, a nie inaczej. A pan jaki sentyment ma szczególny do któregoś z tych eksponatów? Co jedynie to mi przypomina chusta ze Zakopanego, pamiętam tylko to, że miałem operację na nogę i oglądałem to w telewizji. Siostra była w Zakopanym i przywiozła mi chustę. Zygmunt Dziedziński, emeryt, z zamiłowania fotografik amator, to kolejny tomaszowianin, który odpowiedział na apel Miejskiej Biblioteki Publicznej o udostępnienie pamiątek związanych z Janem Pawłem II. Na tę wystawę dostarczyłem 3 albumy związane z Janem Pawłem II. Jeden bardzo ciekawy album, jest to album osobistego fotografa papieża z pierwszych 13 pielgrzymek. Jest to taki biały kruk, który rzadko jest spotykany w prywatnych zbiorach. Również dostarczyłem ostatnią historię życia papieża napisane przez Amerykanina polskiego pochodzenia, jak również dostarczyłem 3 monety. Jedna moneta bezpośrednio, którą otrzymałem w Rzymie, będąc na wizycie u papieża z pielgrzymką. Również pierwszej wizyty moneta, którą papież odbył do Polski. Jak również typowe, już obiegowe 100 zł z papieżem, też polska moneta. Ta druga moneta też jest białym krukiem. To była wydana pierwsza moneta, jak papież miał pierwszą wizytę w Polsce. Takie skromne moje zbiory, które przekazałem na tę wystawę. A skąd takie zainteresowania zbieraniem papaliów? To znaczy ja w ogóle zbieram historię Tomaszowa i też przez momentu, jak Karol Wojtyła został papieżem, różne dokumenty miałem w ręku i rodzinne i też mam więcej tych dokumentów. Niemniej jednak z uwagi na miejsce, które już jest ograniczone na tej wystawie, wszystkich nie mogłem dostarczyć. To są historyczne rzeczy. To jest postać bardzo znakomita i już więcej się chyba taka postać na się historii nie powtórzy. Myślę, że w każdym domu są bardziej ciekawe, a mój pobyt w Watykanie na audiencji u papieża też robił wrażenie. I ta moneta, medal taki z herbem papieskim, z brązu, który przywiozłem, też jest taką pamiątką szczególną, którą tu też publikuję i przedstawiam na tej wystawie. Czy było panu dane spotkać się osobiście z papieżem? Osobiście nie. Niestety nie miałem tego szczęścia, ale byłem w bardzo bliskim kontakcie, jak przejeżdżał. Stąd spojrzenie też zupełnie jest inne. Ta atmosfera, która się odbywała, to znaczy my byliśmy z małżonką akurat. Zrobiliśmy taką wycieczkę na swoje 50-lecie życia. Pojechaliśmy właśnie z wizytą do Watykanu na audiencję do papieża na placu Świętego Piotra, która się odbyła. I to była taka nasza pamiątka z pobytu właśnie w Watykanie i do tej pory ją wspominamy. Wraca pamięć tego całego dnia, który się tam żeśmy cały spędzili w Watykanie.
Jedną z pana pasji jest fotografia. Udało się panu zrobić może zdjęcie papieżowi? Tak, robiłem zdjęcia papieżowi wtedy, jak byłem. To zdjęcia jeszcze wtedy z takiego sprzętu troszkę mniej profesjonalnego. Niemniej jednak no, przy dużych tutaj ilościach zdjęć już nie było miejsca. Te zdjęcia mam w domu, które też są no, dla mnie osobistą, wielką pamiątką. Jak papież przyjeżdżał w papamobile i zatrzymywał się blisko nas, także to też mam kilka zdjęć takich na pamiątkę. Zanim przybyli na otwarcie wystawy, mogli obejrzeć zgromadzone na niej pamiątki, zobaczyli krótki film przypominający pontyfikat Jana Pawła II, a także wysłuchali wierszy Karola Wojtyły, które przeczytały Elżbieta Jakubczyk, Barbara Skawińska oraz Elżbieta Ołóbek, członkini sekcji teatralnej Tomaszowskiego Uniwersytetu III wieku. Wiersze przeplatane były piosenkami z płyty Zabierz mnie mistrzu do Efrem w wykonaniu Ewy Błoch.